Czy pracownik może odmówić powrotu do pracy podczas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Pracodawca może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Najczęściej zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zawarte jest w wypowiedzeniu umowy o pracę. Tak samo jak pracodawca może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, czyli bez jego zgody, tak samo może zmienić tę decyzję i zażądać powrotu do pracy podczas zwolnienia ze świadczenia pracy. Jeśli pracownik odmówi powrotu do pracy w tym czasie, może zostać zwolniony dyscyplinarnie. Pracownik w tej sytuacji nie może odmówić powrotu do pracy, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 2019 roku. Poza czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, gdy pracownik odmówił powrotu do pracy, nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.